Jestem Sobkan, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oceniania serwerów NemTam. Dzisiaj znajdujemy się na Quality Game'em. Oceniałem ten serwer już raz, pamiętam, że go oceniałem, ale piszecie mi cały czas, żebym ten serwer ocenił. Więc zobaczymy, co się tutaj zmieniło w sumie, ale nie pamiętam, co tam było, więc ocenimy go jeszcze raz. Tutaj mamy jakąś frakcję Sara. Swoją drogą bardzo ładny licznik jest, tutaj pisze ID i wszystko. Mogłoby być troszeczkę mniejsze, ale mniejsza. Jest tu strasznie dużo obiektów. Mieliśmy spawny gdzieś tam w Las Venturas chyba, w Blueberry i w Los Santos. Ja zrespiłem się w Los Santos, bo tutaj mamy najwięcej właśnie tych obiektów. Panel F1, to mamy informację, przewodnik. To już było na paru serwerach, to jest wzorowane na jakimś tam serwerze. Nie wiem dokładnie na jakim. Ale już to na paru serwerach, te taby i tak dalej widziałem. Mechanik. Możliwe, że oni z tego serwera się zaczynają, tak też ciężko mi to powiedzieć. Ale dobra. HUD jest w sumie bardzo ładny. Tak swoją drogą. Widzę, że są jakieś pojemności silników, bo skuter publiczny Fadże, którym się poruszamy, ma pojemność 1,2, która właśnie tutaj pisze pod tym licznikiem całym. No dobra. No dobra, no dobra, no dobra. Straszne lagi są tutaj. Jak czasami są takie spadki, jak się przejeżdża w niektórych miejscach, że szok. Za dużo jest tu obiektów niepotrzebnych, takim mam wrażeniem. Tutaj mamy stację, sobie mogę zatankować. Dotankowałem sobie. No ale serwer swoją drogą wygląda spoko. Tutaj jest jakieś drzewo pewnie do usunięcia przez jakieś frakcje albo coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest właśnie do usunięcia, żeby frakcje miały jakieś tam po prostu, powiedzmy, zajęcie. Dobra, nie będę oceniał Los Santos, bo oceniałem już raz na tym Quality Game'ie. Wybierzmy się teraz do Blueberry właśnie. Bo w Blueberry też byłem spawn, chyba nawet na pierwszym miejscu. A tam są dwie prace. I jakieś CV i chyba komisariat, jak dobrze kojarzę, bo albo straż pożarna, coś w tym deseń, coś w tym deseń. Ale jest trochę tak za dużo tych obiektów, tak powiem je wam. Coś tak jest, no ale dobra. No ale dobra, zobaczymy sobie właśnie, co mamy w tym Blueberry. Jakiś panel F5 tutaj jest, coś takiego? Nie ma żadnych panelów F5, F2 ani F10. O ja pierdolę, jakie spadki to są. O kurwa. O chuj, mapowana straszna. O ho, 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 jaka przecinka. O gościu. O gościu, jaka przecina. Biznesmen pojawił się w okolicach Mulholland. Kto pierwszy, ten lepszy. Okej. Okay. Czyli mamy jakichś biznesmenów, nie wiem po co. O goście, co ta straż FPS-y zabiera. O chuju złoty. No ale dobra, tak się mniej więcej ta cała straż prezentuje. O ho 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 ho. No to jest w ogóle Safedy to podpisane. Czekajcie, F11 tej mapy. Nie, nie ma tej mapy. Myślałem, że jest podmieniona pod F11. No ale nie ma mapy podmienionej. O goście, co tam laguje. Na innych serwerach to nie ma takiej przesady aż. O cię wale. O cię wale. Montaż zwiększania pojemności silnika, okej. Okay. I tutaj sobie zmieniamy pojemność silnika. 500 tysięcy, 20 milionów. To będą takie pewnie jakieś średnie zarobki albo jakieś szybkie zarobki, po prostu coś takiego. Tutaj jest jakaś praca. Tak jakoś tutaj sobie pod kątem przejadę. Właśnie są tutaj oznaczone. To coś im mapowanie chyba nie wyszło, tak mi się wydaje. To trochę za wysoko drzewa w powietrzu jeszcze. Drzewa rosnącego w powietrzu jeszcze nie widziałem. Dobra, skuter by mi spadłem się. Oska silnik. W ogóle menu interakcji. Swoją drogą wysadź pasażerów, zamknij zamek, więcej opcji. O kurwa. I mogę sobie otwierać jakby... Menu interakcji macie fajne.
Odpalamy sobie silnik. Main interakcji mi się podoba. HUD też w sumie spoko, jakiś prosty licznik kwitu. I HP i okej, tyle no. Koszenie trawy. Maksymalna liczba pracowników to 10. A jak to się wchodzi? O, mam. Odpalamy silnik. I kosimy sobie trawkę. Dostajemy 2000, więc to są jakieś... No nie no, no szybkie zarobki raczej też, no. Po 2000 dostawać. No takie... Czyli tutaj nie może więcej pracowników niż 10 pracować na tym, żeby się po prostu to jakby... nie było rozpierdolu, bo tyle krzaków jest po prostu, tak? Czaję, czaję. No i sobie zarabiamy. Jest git. Znikło mi fart, że powinno to być przynajmniej minutę, żeby nie było odspawnowywane. A jak chcecie zobaczyć, jak oceniałem Los Santos na Quality Game, to możecie sobie wpaść i poszukać, który to był odcinek, bo sobie sam nie pamiętam. Na pewno gdzieś w playliście jest. Na pewno gdzieś w playliście ten odcinek jest Quality Game, bo pamiętam. No dobra. Okej. Jadę sobie do tamtej pracy. Do tej drugiej. Już jednym minusem jest to, że ja mogę sobie właśnie tą kosiarką jeździć, gdzie mi się podoba. Z tej pracy powinna być jakaś taka strefa, że jak zaczynasz wjeżdżać, to ci ją odspawnowuje, bo tu można straszny rozpierdol zrobić, wiecie? Można zrobić straszny rozpierdol. No okej. Okay. Tutaj pewnie będą jakieś sweepery lub coś takiego. Zaraz zobaczymy, co to jest. Nie wiem. Nie możesz wyjść z tego pojazdu. Co? Jak nie mogę wyjść z tego pojazdu? Anuluj praca. Anuluj. Zakończ. Zakończ pracę. Co? Jak nie mogę wyjść z tego pojazdu? To co mam kurwa jeździć i jeździć? Lol. Nie czaję tego. Ej, czemu nie mogę z pojazdu wyjść? Dobra, sobie poradzę za chwilę. O. Kurwa, no nie wyjdę z kosiarki, chuj. No dobra, tutaj mamy jakiś parking. Nie wiem, mapowanie dupy nie urywa. Strasznie mnie boli tam to safety, co tam tak kurwa, takie są spadki, że chuj. Jak wjeżdżasz, to... Ohoho, przycinka jak chuj jest. Tutaj mamy CV, to jest właśnie tutaj te części tuningowe, powiedzmy tak. Powiedzmy sobie tak, są te części tuningowe. Tab. Tab w sumie najeżdża na siebie te gracze na serwerze i trzech online. Naciśnij prawy PM. Klikam. Mogę tu coś zrobić? Nie mogę, ale widzicie, tutaj, tu gdzie macie graczy na serwerze online, to jest jakieś kurwa, nie wiem, tak najeżdża to czcionka na czcionkę, to takie sobie jest. Nie wiem, no. Nie mogę, aha, dopiero tu mogę z pojazdu zejść, ta? No kurwa. Ja pierdolę. I co, ja mam tak z buta latać? Ej, to powinny być jakieś obok. Tu powinny być obok jakieś kurwa pojazdy, bo to lipa, 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 lipa. Ale ja ten serwer oceniałem ten serwer raz. No nie wiem, czy tu coś nowego dodali. Chyba nie było wtedy tego całego właśnie blueberry, w którym się znajdujemy. Mam jakąś reputację pod tabem, organizacja, frakcja. To jest strasznie takie, jedna na drugim to jest ta reputacja, organizacja. To jest takie średnio czytelne. To aby spacji nie mogli dać, a po prostu zmniejszyć tych napisów. O Boże, pisaliście ten serwer, no ale... Tupy nie urywa, jakoś tak mi się wydaje. Nie wiem, ja już serwerem to... No jakoś, kurwa, żadne nie zaskakują, nawet nie wiem, czy... nie skończę po prostu tej serii, jak już jeszcze z odcinek nie będzie nic ciekawego. No to po prostu... skończymy tą serię i po prostu... Mam jakąś inną serię, wymyślę, bo już z tych odcinków to było z 50 z oceniania właśnie serwerów na MTA, więc napiszcie, czy chcecie tą serię dalej, bo sami widzicie, że jest
totalna chujnia, jeśli chodzi o właśnie ocenianie tych pseudoli całych, bo to nie ma nic ciekawego. No to wszystko bazuje na tym samym jednym tym skrypcie i kurwa i tyle. W losowym miejscu na mapie pojawia się starta drzew. Mhm. Mieszkania, ID domu, obecność farma. No domki są, no. Jest nasrane tych domków, tego wszystkiego. No to powiem wam tak, no w 2019 roku no nic mi już z RPG-ów raczej chyba nie zaskoczy. Nie wiem, no napiszcie jakiś serwer. Tylko żeby bym miał coś fajnego, nowego, jak znacie jakiś serwer, bo nie chcę ci chodzić po tych serwerach i tak bez sensu to oceniać. No Quality Game, no pamiętam, że oceniałem i była tam jakaś wysoka ocena z Los Santos, więc znajdźcie sobie ten odcinek. Z Blueberry wam to sobie takie sobie to jest. Nie wiem, no. Piątkę mogę dać za ten serwer. Straszne są lagi, jak się podjeżdża do tego. Do tych mapowań tam, tak dodatko takie to sobie, takie brzydkie, to nie podoba mi się. To straszne, które tam jest, tak swoją drogą, to mapowanie takie byle jakie. No nie mówię, żebym zrobił lepsze, ale mi się nie podoba. Więc dobra, piątkę wam daję, żeby wam się taki odcinek spodobał, zostaw suba lajka i komentarz. Napisz jakiś serwer, miałby być następny. Ale jak już będzie chujowy serwer, jakiś naprawdę. I wybiorę serwer, który po prostu napisze więcej osób i sprawdźcie, czy nie oceniałem, bo te Astromik, kurwa, czy chuj, wie co. RPG, i tak piszecie mi jakiś te trucosik i tak to oceniałem i tak, sprawdźcie dokładnie odcinki, przy okazji dodatkowe wyświetlenia dla mnie i po prostu zobaczcie, czy oceniałem serwer, no. Więc byłem z wami Sobkan, trzymajcie się wszyscy, do następnego, cześć.